Potrójny kontekst towarzyszy dzisiejszemu tematowi, dawno zaplanowanemu właśnie na ten dzień. Ten kontekst, w który świadomie wpisywaliśmy tematykę tego wykładu, tworzy oczywiście setna rocznica odzyskania niepodległości i w związku z tym potrzeba znalezienia niejako w tym kalendarzu rocznic, nawiązań do różnych aspektów niepodległości miejsca, dla tego, komu szczególnie wiele, może najwięcej odzyskiwanie niepodległości w ostatnich kilkudziesięciu latach zawdzięcza. Zarazem spojrzenie na całą rolę nie tylko Jana Pawła II, ale wszystkich, którzy go poprzedzają w misyjnym dziele Kościoła jako opiekuna duchowego, można tak powiedzieć, mieszkańców tej ziemi. To także chciałem, żeby zostało przypomniane w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Drugi oczywiście kontekst stanowi sama rocznica, można tak powiedzieć, czterdziesta rocznica pontyfikatu Jana Pawła II i nasze myśli niepokoje związane z kościołem, z jego oczywiście ziemskim wymiarem, bo co do fundamentu wiemy, mamy obietnicę Chrystusową, że bramy piekielne go nie przemogą. Ale zastanawiamy się przecież nad drogami Kościoła, którego jesteśmy członkami współcześnie po Janie Pawle II. Trzeci kontekst, ten najbardziej, można powiedzieć, przykry, może nawet przygnębiający, tworzy nowa fala ataku na Kościół, rozgrywającego się także u nas, także teraz dosłownie no, tego w żaden sposób nie byliśmy w stanie zaplanować czy przewidzieć w związku z filmem, w którego rzecznika wcieliła się osoba chyba najwłaściwsza do tego, a mianowicie Jerzy Urban. Mam na myśli oczywiście film pod tytułem Kler. Ta fala ataków na Kościół, nie na pojedynczych księży, na ludzi, jak my wszyscy, podlegających grzechowi, ale na Kościół i na wszystkich bez wyjątku jego kapłanów, pozwala chyba zacząć dzisiejszą refleksję nad miejscem Jana Pawła II w naszej historii, w historii odzyskanej niepodległości, i nad miejscem Kościoła w tej dłuższej niż 100 lat, bo ponad tysiącletniej historii polskiej niepodległości. Od listu, który Jan Paweł II napisał do redakcji Tygodnika Powszechnego już dwadzieścia kilka lat temu, właśnie na fali, jeśli można raz jeszcze użyć tej niezbyt wyszukanej metafory, na fali odrzucenia, z jakim Jan Paweł II, a co ważniejsze, nie on sam, ale nauka, którą głosił, nie jego przecież, tylko jego mistrza spotkała się po 91 roku. Po tego doświadczył w czasie swojej czwartej pielgrzymki do kraju właśnie w 1991 roku i potem w kolejnych latach, prawda? Kiedy, kiedy właśnie no, pierwszy raz wezbrała ta, ta fala. Nowego typu, jeśli można tak powiedzieć, czy nowych form nienawiści do Kościoła, fala jakiej dziś kolejne wezbranie możemy obserwować. Przypomnijmy zatem te słowa skierowane do redakcji Krakowskiego Tygodnika Powszechnego przez papieża, cytuję. Odzyskanie wolności zbiegło się paradoksalnie ze wzmożonym atakiem sił lewicy i ugrupowań liberalnych na Kościół. Na episkopat, a także na papieża. Wyczułem to zwłaszcza w kontekście moich osobistych odwiedzin w Polsce w roku 1991. Nie mogło to nie zaboleć. Zwłaszcza, że chodziło o to, ażeby zatrzeć w pamięci społeczeństwa to, czym Kościół był w życiu narodu na przestrzeni minionych lat. O to właśnie chodzi. Żeby zatrzeć w naszej pamięci. Czasem bardzo świeżej pamięci, czym Kościół był dla naszej wspólnoty historycznej, czym był w naszym życiu, w naszych rodzinnych tradycjach, i można w pewnym sensie nawet odwrócić to sformułowanie i powiedzieć: A jakbyśmy wyobrazili sobie nasze życie osobiste każdego z nas i życie polskiego narodu. Polską historię po prostu bez kościoła. Gdyby kościoła nie było, gdyby nie było księży, gdyby nie było kleru, jak to pogardliwe, perelosko brzmiące określenie powtarza dzisiejszy film i cała zorganizowana wokół niego nagonka. Wyobraźmy to sobie. No to spróbujmy sobie wyobrazić, przyglądając się właśnie naszym dziejom, zanim wprowadzimy do nich, Postać Karola Wojtyły, by uświadomić sobie jego miejsce w tych dziejach polskiej niepodległości. A więc przypomnijmy sobie najpierw tego, którego imię wzywaliśmy, prosząc o wstawiennictwo przed tym wykładem świętego Wojciecha. On jest pierwszym patronem polskiej niepodległości. Bez niego ta niepodległość nie zostałaby uznana tak szybko i tak można powiedzieć korzystnie dla naszej wspólnoty historycznej, umacniając jej miejsce w tym, do czego tak dzisiaj często się odwołuje przeciwko niepodległości. A razem te dwa pojęcia niepodległość i nasze miejsce w szerszej wspólnocie łacińskiej cywilizacji, dzisiaj nazywanej Europą, choć nie jest już ani łacińską, ani cywilizacją. Y to właśnie w tysięcznym roku u grobu Świętego Wojciecha i przez Świętego Wojciecha, przez jego ofiarę znakomicie wykorzystaną przez księcia Bolesława Chrobrego, Polska, wtedy w tysięcznym roku pierwszy raz nazwana Polską, w żywocie Świętego Wojciecha, pierwszy raz to słowo wybrzmiało, napisane przez niemieckiego kronikarza Bruno na Skwerfurtu. Polska została niejako ogłoszona, usankcjonowana przez cesarza uniwersalnej wspólnoty, jakbyśmy dziś powiedzieli, europejskiej, suwerennym, niepodległym krajem, co symbolizowało nałożenie nieformalne, ale jednak nałożenie diademu królewskiego na skroń Bolesława Chrobrego. A przede wszystkim oczywiście tym. Y Fundamentem niepodległościowego statusu polskiego państwa stało się ustanowienie pełnej hierarchii kościelnej w Polsce z arcybiskupstwem, które dysponowało prawem koronacji na króla. Tym prawem, które czyni z państwa dysponującego właśnie swoim arcybiskupstwem, pełną, domkniętą przez, przez Urząd Arcybiskupa hierarchią, taki właśnie szczególny przywilej koronacji na króla, władcy danej wspólnoty. I to Polska otrzymała w roku tysięcznym, stając się de facto, choć de jure stanie się dopiero 25 lat później, w czasie formalnej już koronacji Bolesława Chrobrego, ale Polska już od roku tysięcznego jest suwerennym, uznanym w Europie, uznanym przez cesarstwo państwem. A dzieje się to za sprawą męczennika, przedstawiciela kleru, można tak powiedzieć, księdza, biskupa, Wojciecha z rodu sławnikowiców. Bo polskich księży przecież jeszcze nie było. Musieli być najpierw inni, czescy, niemieccy, przychodzący z zewnątrz, żeby tutaj chrześcijaństwo wprowadzić. Ale wraz z nim przychodzi właśnie niepodległość. Przychodzi ona oczywiście nie tylko w wymiarze świeckim, politycznym, o którym w tej chwili mówię. Ale w wymiarze znacznie głębszym, tym, jakim daje wyzwolenie z ograniczeń materii, wyzwolenie, jakie otwiera perspektywa chrztu, perspektywa chrześcijańska. Dlatego od razu przywołuję tę drugą, ważniejszą, głębszą perspektywę, bo bez jej odczytania nie zrozumiemy miejsca Jana Pawła II w naszej niepodległości. Nie chodzi tylko o. Obalenie komuny, chodzi o coś innego, o coś, co właśnie jest zmaganiem nieskończonym, zmaganiem, które trwa i które widzimy teraz, także w roku 2018, choć już komuny przecież formalnie dawno nie ma, mimo że żyje jej rzecznik Jerzy Urban. Wróćmy jednakże do najkrótszego, choćby przeglądu tego, co chciał. Przypomnieć Jan Paweł II i co z bólem zauważał w liście do Tygodnika Powszechnego, jakbyśmy zapomnieli, jakbyśmy pominęli oszołomieni tym wyzwoleniem po 91 roku. A więc po świętym Wojciechu, po kolejnych arcybiskupach, którzy koronowali Gnieźnieńskich, kolejnych polskich królów, przychodzi następny symbol polskiego kleru można powiedzieć święty Stanisław. Nie można go nie przywołać, bo przecież jego następcą y, może się pomylę o jeden, ale chyba 76 następcą był Karol Wojtyła. Y, ta ciągłość na stolicy biskupów krakowskich, y, którą y, której nie rozpoczyna, bo przed nim byli wcześniejsi biskupi, ale którą symbolicznie jednak otwiera wielka postać Świętego Stanisława jako obrońcy praw społeczeństwa wobec uroszczeń władzy, wobec władzy, która przekracza swoje ramy. Tak to przynajmniej przez mistrza Wincentego zwanego kadłubkiem zostało opisane w sporze Świętego Stanisława z królem Bolesławem Szczodrym czy śmiałym. Ta rola jest drugą bardzo ważną rolą, którą Kościół, duchowieństwo odgrywa w naszej historii. To nie jest sojusz tronu i ołtarza. To jest często sojusz ołtarza ze społeczeństwem. Przeciwko tronowi, kiedy ten przytłaczyć próbuje, przytłoczyć chce społeczeństwo, ludzi swoją wszechwładzą i w naszej historii tego doświadczenia nie było dużo dlatego że właśnie patronuje tej historii obok świętego Wojciecha święty Stanisław że ambicje władzy by wejść w życie prywatne ludzi by zdominować je autorytaryzmem państwowym były niejako uzarania naszej państwowości poskromione przez Biskupa Męczennika, drugiego biskupa męczennika, świętego Stanisława. I tak można oczywiście ciągnąć tę opowieść o polskim klerze, o polskich księżach, biskupach, zakonnikach, przytaczając dziesiątki imion świętych. I tych, którzy świętymi nie zostali ogłoszeni przez Kościół katolicki, ale którzy są bohaterami naszej historii, jak arcybiskup Jakub Świnka, bez którego nie byłoby odrodzenia Polski, jej zjednoczenia w końcu XIV wieku, y, przepraszam, w końcu XIII wieku, na początku XIV wieku, potem kontynuujący jego dzieło arcybiskup Janisław i właśnie ta koronacja odnawiająca na cztery wieki królestwo polskie koronacja Władysława Łokietka w Krakowie to jest jakby symbol tego, że kościół dalej odgrywa rolę fundamentu politycznej suwerenności polski arcybiskup Gnieźnieński od XV wieku tytułowany prymasem polski jest zawsze gwarantem tego, że nowy władca Polski, wybrany przez naród, bo już od czasów Władysława Jagieły wybierali nasi przodkowie królów, że ten wybrany przez naród władca zyskuje sankcję, która czyni go uznanym w skali europejskiej władcą suwerennym, królem, a nie tylko można powiedzieć świeckim jakimś prezydentem Rzeczpospolitej. Ta rola oczywiście może być rozpisana, ta ogromna rola Kościoła polityczna, można tak powiedzieć, podtrzymująca polską niepodległość, nie tylko na tę formalną rolę odgrywaną przez arcybiskupów przy koronacji kolejnych królów, ale także na nie mniej ważną rolę kulturową. Wyobraźmy sobie teraz, że wykreślamy wszystkich przedstawicieli kleru z naszej historii kulturalnej. Więc no nie ma najpierw nie Polaka tylko właśnie Niemca Bruno na Skwerfurtu, czyli nie ma nazwy Polska, bo to on pierwszy użył tej nazwy w żywocie Świętego Wojciecha. To był ksiądz święty później rzeczywiście wielki przyjaciel Polski także, którą tak nazwał. Nie ma potem anonima zwanego Galem, też nie Polak, Wenecjanin, ale zawdzięczamy mu wiedzę o początkach naszej historii, był księdzem. Nie ma mistrza Wincentego, zwanego kadłubkiem, któremu tyle zawdzięczamy. Zawdzięczamy, można powiedzieć, rdzeń naszej tożsamości kulturowej z opowieściami o wolności, o niezwyciężonym, nieugiętym narodzie Lechitów, o Wandzie, co nie chciała Niemca i tak dalej, i I tę rolę kulturową, którą odgrywają ludzie Kościoła, Możemy śledzić także w połączeniu z rolą polityczną, jaką odgrywają profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego w sporze z Zakonem, w sporze tak ważnym dla, można powiedzieć, ocalenia polskiej niepodległości, niemniej ważnym, o tym już wielokrotnie tutaj mówiłem, więc nie będę rozwijał tego wątku, niemniej ważnym od wysiłku zbrojnego pod Grunwaldem. To, co stało się na Soborze w Konstancji wysiłek Stanisława ze Skarbimierza i jego młodszego kolegi Pawła Włodkowica, owocujący właśnie niezwykle głębokim przemyśleniem problemu niepodległości, prawa wszystkich narodów, nawet pogańskich, do niepodległości, niepodległości od uroszczeń władzy imperialnej. To księża wymyślili, to Kler wymyślił, mówiąc tym właśnie językiem nienawiści dzisiaj tak się panoszącym. Potem możemy sięgnąć już do czasu bezpośredniego zagrożenia polskiej niepodległości ponownie w wieku XVIII. Też przywoływałem tutaj postać zasługującą na szczególny szacunek w bardzo, bardzo długim szeregu księży, którzy budowali i polską kulturę, i polską niepodległą politykę. Mam na myśli. Księdza Stanisława Konarskiego. On zapoczątkowuje w pewnym sensie długi szereg piarów, jego uczniów, którzy stworzyli polską kulturę oświecenia, można tak powiedzieć. No bo za chwilę parę tych nazwisk może przywołam, ale, ale to po pierwsze, ten człowiek Stanisław Konarski, pierwszy przywraca niejako. Do polskiego słownika politycznego słowo Niepodległość w 1733 roku, kiedy dwa korpusy wojsk rosyjskich wkroczyły tu na polską ziemię, dochodząc do Warszawy, żeby narzucić polskim obywatelom władcę, którego chciała Caryca, a którego nie chcieli obywatele Polski. Wtedy właśnie reaguje pismem politycznym Stanisław Konarski, ksiądz Stanisław Konarski, 33-letni. Listy poufne czasu bez królewia, w którym uzasadnia znaczenie niepodległości. Wiem, że te słowa cytowałem nie tak dawno, ale raz jeszcze je przywołam w kontekście choćby dyskusji dzisiejszych z rozmaitymi politykami europejskimi lub powołującymi się na Europę, na Niemcy, trybunały niemieckie, polityków holenderskich, francuskich czy z innych krajów, którzy lepiej wiedzą, co dobre dla Polski. Posłuchajmy, co o tym mówił, o znaczeniu słowa niepodległość ksiądz Konarski w 1733 roku. Rzeczpospolita, cytuję, jest najwyższą panią swych praw, niepodległą jakiejkolwiek władzy obcych monarchów. Rzeczpospolita słusznie ma z boskiego prawa najwyższą władzę, niepodległą nikomu i strzeże ją. Yy, i strzeże jej tak, jak wszystkie inne królestwa i cesarstwa. Ten, kto nikomu z wyjątkiem Boga nie jest podległy, nikogo z wyjątkiem Boga nie jest zobowiązany słuchać. Największą więc jest niegodziwością, w jakimkolwiek królestwie i dobrze zorganizowanej Rzeczypospolitej, żeby cudzoziemcy publicznie oskarżali obywateli i urzędy, a nawet samą Rzeczpospolitą, o pogardę praw, jakby chełpiąc się że oni lepiej myślą o Rzeczpospolitej niż jej własni obywatele. W każdej Rzeczpospolitej należy mieć na pierwszym miejscu wzgląd na własną rację stanu, potem dopiero na cudzą. Godność i korzyści Rzeczpospolitej nie powinny być podporządkowane obcym interesom. Wszystko się traci w Wolnej Rzeczpospolitej, gdy została utracona wolność. Te słowa napisane wobec pierwszego zderzenia, można powiedzieć, obywateli Rzeczpospolitej z doświadczeniem utraty niepodległości zaczną trafiać do tych obywateli nie dlatego, że tylu było czytelników pisma ulotnego Stanisława Konarskiego w 1733 roku, ale dlatego, że zaczęło się wtedy no, pod wpływem tego pisma i innych, pism, które ojcowie pijarzy tworzyli, pierwsze polskie powstanie w obronie niepodległości. To z 1733 roku, które przez ponad trzy lata będzie trwało. I dopiero w 1736 roku, jako rzecznik tego powstania, można tak powiedzieć, ksiądz Konarski wróci z Paryża, z emigracji, gdzie jeszcze liczył na podtrzymanie tego ducha niepodległości przeciwko carskim Armiom, które okupowały Warszawę i narzuciły władcy Augusta III. Ksiądz Konarski wraca do kraju, który już ulega pacyfikacji. Trzeba się pogodzić z rzeczywistością, w której rządzi tutaj w Warszawie ambasador rosyjski, przy niewielkiej pomocy ambasadora austriackiego i pruskiego, ale nawet w takich warunkach nie można załamywać rąk. O tym mówi, przekonuje o tym i nie tylko przekonuje, ale robi to najskuteczniej nie kto inny jak ksiądz Stanisław Konarski, zakłada kolegium nobilium tutaj w Warszawie w 1740 roku. I od niego zaczyna się odrodzenie, można tak powiedzieć, edukacji patriotycznej w Polsce, w której centrum jest niepodległość. I to kolegium, przez które przejdzie. Kilkuset zaledwie absolwentów, ale za w przełom, który będzie skutkował dalej kolejnymi szkołami, kolejnymi reformami, a we wszystkich nich biorą udział w przeważającej części, w ogromnej większości księża. Nie świeccy, tylko księża tworzą Komisję Edukacji Narodowej. Księża tworzą trzon. Tej wielkiej patriotycznej reformy, niepodległościowej reformy umysłów polskich drugiej połowy XVIII wieku. Ksiądz Konarski pisze wtedy swoje najbardziej znane dzieło poświęcone reformie Sejmu, potrzebie ograniczenia weto i trafia, trafia do umysłów szlacheckich, że trzeba ograniczyć tę wewnętrzną wolność, wolność dumnego nie pozwalam, weto. By ocalić niepodległość, trafia z tym argumentem przez wytrwałą pracę edukacyjną i przez wychowanie, już nie w kolegium nobilium, ale w szkołach pijarskich dla samych księży pijarów, w seminariach. Pokolenia księży, którzy tak właśnie myślą i tak wychowują następne pokolenia Polaków. Dam tutaj przykład dwóch. Z całego legionu twórców reformy Komisji Edukacji Narodowej, jeszcze raz to podkreślę, tam nie ma świeckich ludzi, to są sami księża. Ci, na których tak często powoływano się w PRL-u, na Komisję Edukacji Narodowej, że ona dopiero oświeciła ciemnych Polaków. Tak nie było oczywiście, ale jeśli by przyjrzeć się tej Komisji Edukacji Narodowej, sam Kler tam był. Otóż wśród nich warto zwrócić uwagę na szczególny nacisk, jaki kładli księża tworzący tę wielką reformę, właśnie na niepodległość i na jej uzasadnienie. To jest właśnie ta rola intelektualna, kulturowa. To, co jest instynktem, chęć obrony niepodległości, chwycenia za szable, umocnić argumentem, pokazać, że. Tak jest dobrze, że tak jest mądrze, że tak jest słusznie i powiedzieć to językiem, który da się przetłumaczyć na język debaty, jak dzisiaj mówimy, ówczesnej narracji politycznej. Może wejść w tę narrację i przekonywać innych, tam gdzie szabla nie sięga, słowem przekonywać do tego, że mamy prawo być niepodlegli. To księża zrobili dla nas, nie świeccy, tylko księża w XVIII wieku. A więc, Przypomnę te słowa napisane przez innego piara ucznia konarskiego, Antoniego Popławskiego, członka Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, tego, który układał programy dla szkół właśnie podstawowych Komisji Edukacji Narodowej, podręczniki, a później profesora zreformowanego przez Komisję Edukacji Narodowej Uniwersytetu w Krakowie. Pisał Antoni Popławski tak, w 1774 roku. Każda rzecz pospolita, choć najszczuplejsza w granicach, w niczym względem ważności swych praw nie ustępuje i najobszerniejszemu królestwu. Każdy naród sam dla siebie być powinien sędzią. Nie może mu obcy naród przepisywać reguł i głośno rozkazywać bez naruszenia independencji, wszystkim krajom zarówno służącej według nieodmiennych praw natury. W samym prawie natury, wywodzi ksiądz Płaski, jest prawo do niepodległości i z niego Polska powinna korzystać tak jak najpotężniejsze kraje i mniejsze od Polski kraje na to samo prawo zasługują. Inny znakomity piar, ksiądz Wincenty Skrzetuski. To był prawdziwy Skrzetuski, w odróżnieniu od tego Świękiewiczowskiego. Choć oczywiście i Sienkiewicz wzorował się na pewnej historycznej, choć drugorzędnej postaci. Natomiast ten XVIII-wieczny Wincenty Skrzetuski należał do najbardziej, można powiedzieć, zasłużonych i wpływowych przez pokolenia mistrzów polskiej niepodległości. Nie pamiętamy tego nazwiska. Józef Piłsudski 100 lat po Wincentym Skrzetuskim korzystał z jego podręczników, o czym wspominał w czasach kiedy doszedł do władzy po 26 roku w rozmowach prywatnych, mówił o tym, jak to korzystał z takiego podręcznika dla młodzieży patriotycznej napisanego przez Wincentego Skrzetuskiego w drugiej połowie XVIII wieku. I cóż ten Wincenty Skrzetuski wywodził? W mowie o Powinnościach narodów jednych ku drugim, akceptował oświeceniowe zasady pomocy wzajemnej w dźwiganiu się, jak pisał, z dzikości i barbarzyństwa, podnoszeniu poziomu nauki ogólnej cywilizacji, ale z drugiej odrzucał stanowczo występujący często łącznie, tak w oświeceniu, jak i w XIX, jak i w XXI wieku, nowy sposób usprawiedliwiania imperialnej ekspansji, podporządkowania jednych państw jako dzikich czy politycznie niepoprawnych, przez inne, cywilizowane, w cudzysłowie, czy politycznie poprawne. Pisał tak Wincenty Skrzetuski, to znów cytuję te słowa, byśmy zrozumieli rolę polskiego kleru, polskich księży w fundowaniu, podtrzymywaniu, budowaniu, upowszechnianiu zasady niepodległości. Pisał tak ksiądz Skrzetuski, żaden naród nie ma prawa przymuszać drugich do przyjęcia tego, co ku ich doskonaleniu chce czynić. Byłoby to albowiem gwałt czynić przyrodzonej wolności. Aby przyniewalać kogo do przyjęcia łaski, potrzeba mieć nad nim zwierzchność. Narody zaś są zupełnie wolne i niepodlegające nikomu. Nauka przeciwna, ta nauka, której hołdują niektórzy urzędnicy Unii Europejskiej, otworzyłaby bramę wszystkim zaślepieniom szalonego wściekłością. I niewykształconym nienasyconej chciwości pozorom. Jest więc narodów powinność, aby przykładały się do doskonałości innych, ale mocy przyniewalania nie mają i mieć nie mogą. Podbijanie dzikich narodów, dla onych polerowania, jest pozór równie niesprawiedliwy jak śmieszny. Koniec cytatu. I to szczególna szkoła, można powiedzieć, polskich księży, polskiego kleru, bo gdzie indziej, w wielu innych krajach, księża usprawiedliwiali właśnie tą zasadą misji chrześcijańskiej, a w oświeceniu zasadą misji oświeceniowej podporządkowanie dzikusów, barbarzyńców, pogan, tym, którzy niosą wraz z przemocą wiarę albo. Oświecenie, ale polscy księża zrośnięci, jeśli można tak powiedzieć, wspólnym doświadczeniem politycznym z resztą politycznego narodu Polaków, widzieli, jak niesprawiedliwy może być ten pozór nawracania przez krzyżaków na wiarę prawdziwą Litwinów, czy ich sojuszników, Pogan, znaczy sojuszników z Litwinami Polaków. A w XVIII wieku widzieli, jak zasadami oświecenia próbuje się uzasadniać podporządkowanie Polski oświeconym dworom w Petersburgu, Berlinie czy Wiedniu. I wiedzieli, że to jest niesprawiedliwe, że to jest fałsz, że to jest tylko pretekst do imperialnej buty. I dlatego odpowiadali właśnie tą zasadą prawa narodów do niepodległości. Mówię o tym dlatego, że później Jan Paweł II, Karol Wojtyła, będzie do tego właśnie nawiązywał. Nie do księdza Skrzetuskiego, Popławskiego, Strojnowskiego i tutaj cały legion innych nazwisk księży z drugiej połowy XVIII wieku mógłbym wymienić, ale do ich poprzedników, czyli do Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica. O nich wzmiankował w czasie swojej wizyty na kongresie eucharystycznym w Filadelfii w 76 roku, jeszcze jako kardynał przed wyborem na stolicę Piotrową. O nim mówi w czasie swojego, o nich mówi, przepraszam, czyli o Pawle Włodkowicu i o Stanisławie ze Skarbimierza w czasie swojej niezwykle ważnej, nie homilii, ale przemówienia. Na nadzwyczajnej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku z okazji 50. rocznicy tej organizacji. To było najważniejsze wydarzenie tej jubileuszowej sesji i tam właśnie papież mówił o znaczeniu tej polskiej szkoły prawa narodów, o prawie narodów do niepodległości, o tym prawie, które zbudowali, podbudowali polscy księża przed ponad um, pięcioma i pół wiekami, czy blisko sześcioma wiekami wtedy już. Ta szkoła trwała w polskim kościele i była umacniana. Oczywiście wiemy, że byli też księżaniegodni, niegodni, że zdarzali się nawet prymasi najbardziej niegodni, jak właśnie w czasach oświecenia. Był taki prymas, o którym już kiedyś tutaj mówiłem, co być może jedną lub dwie msze w swoim życiu odprawił, ale żadnej. Nie opuścił, że tak powiem, obserwowania jej z balkonu swojej rezydencji inaczej niż u boku swojej kochanki. Prawda? No bywali i tacy prymasi, oczywiście to się zdarzało, choć było ich mniejszość, i nigdy nie zdominowali oni polskiego katolicyzmu, polskiego kleru. Zawsze więcej w nim było takich jak wspomniani księża. Konarski, Strojnowski, Skrzetuski. Byli jeszcze inni, o nich też warto powiedzieć: ci, którzy, choć należeli formalnie do kleru, można użyć śmiało tego określenia, niejako wykroczyli poza to ograniczenie stanowe i stali się całkowicie świeckimi politykami, choć sukienki duchowne nie zrzucili. No teraz wyobraźmy sobie dzieło Sejmu czteroletniego, Konstytucję 3 maja, z której tak jesteśmy dumni. Bez tych dwóch nazwisk, Hugo Kołątaj i Stanisław Staszic, obaj byli księżmi. Obaj nie rozstali się z suknią duchowną. Byli bardzo zeświadczonymi księżmi, to trzeba podkreślić. To jest osobny, jakby interesujący rozdział w historii polskiego kleru, polskiego kościoła. Tutaj na pewno nie do tego wzoru nawiązywał Jan Paweł II, ale... To jest także jakaś część naszej niepodległości, księża, którzy tak bardzo zaangażują się w sprawę narodową, niepodległościową, reform, które mają przygotować odzyskanie sił potrzebnych do walki o niepodległość, że poniekąd na drugi plan swojego powołania odrzucą to, co w nim najważniejsze, to znaczy powołanie do duchowej misji związanej ze Stanem Kapłańskim. Ale. Trzeba i tych księży przypomnieć, właśnie takich jak Staszic, jak Kołontaj, jak inni działający już w XIX wieku, choćby na wielkiej emigracji. Ale wracam teraz do jeszcze jednego aspektu, o którym nie można nie wspomnieć, mówiąc o. Tej historii, która przygotowywała świadomość Karola Wojtyły do odgrywania jego specyficznej roli w polskiej historii i w światowej historii także. To jest oczywiście doświadczenie wieku niewoli, doświadczenie XIX wieku i doświadczenie polskiego misjonizmu czy mesjanizmu. Te dwa określenia mają każde swoją odrębną definicję, ale przeplatają się ze sobą i oba dotyczą w każdym razie szczególnej roli, jaką Polska ma odegrać w walce o wolność nie tylko własną, ale innych narodów ma odegrać także swoją ofiarą ma niejako odczytać w tej ofierze przygotowanie do Odegrania specyficznej roli w wyzwoleniu polityki z niewoli, nieetycznych, można tak powiedzieć, skrępowań. To jest rola, którą oczywiście podjęli przede wszystkim wielcy polscy poeci. Na emigracji Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, oni najbardziej i do nich przede wszystkim będzie nawiązywała wyobraźnia Karola Wojtyły, kiedy będzie dorastał. Kiedy będzie uczniem gimnazjum Macieja, z Wadowic, kiedy będzie studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Polonistyki. Ale ta wizja Polski, Chrystusa Narodów, oczywiście ocierająca się o herezję w pewnych skrajnych formach, wizja w każdym razie. Uzasadniająca cierpienie, którego Polska doznawała w XIX wieku, w wieku bez państwa, w wieku bez niepodległości, przygotowaniem do roli bramy Chrystusowej w polityce europejskiej czy światowej, była także podbudowywana, była pewnego rodzaju rozwojem tej myśli, o której mówili Stanisław Ze Skarbimierza, o której mówili księża w XVIII wieku, a więc Polska ma. Podbudować zasadę prawa wszystkich narodów do wolności, nie samej tylko siebie. Polska ma być aktywnym, niebiernym przedmurzem tej wolności. Mówię o tym dlatego, że oczywiście splata się ten wątek bardzo ważny dla świadomości Karola Wojtyły z czasem jego narodzin, z rokiem 1920. I z rolą, jaką Kościół wtedy odgrywa w podtrzymaniu. Można powiedzieć ducha walki, ducha oporu wobec zagrożenia nie tylko Polski, niepodległości, ale Europy, kultury europejskiej i chrześcijaństwa przez najazd bolszewicki. Właśnie wtedy, kiedy maleńki Karolek Wojtyła był chrzczony w kościele Wadowickim, już szła armia budionnego na zachód z Kijowa na Polskę. Przez trupa Białej Polski na zachód, do Berlina i dalej. Ale została zatrzymana. I o tym papież mówił w czasie swojej przedostatniej pielgrzymki do Polski w Radzyminie, kiedy oddawał hołd obrońcom nie tylko Polski, ale i Europy, europejskiej wolności z roku 1920. Papież miał tego świadomość. Miał tego świadomość, bo tę świadomość mieli. W większości chyba obywatele, młodzi obywatele i ludzie, którzy jeszcze obywatelstwa w pełni nie uzyskali, bo nie byli pełnoletni, ale dorastali w tej atmosferze II Rzeczypospolitej. Oni wszyscy byli wychowywani w II Rzeczypospolitej w duchu dumy i pełnej świadomości tego, że Polska odgrywa pewną bardzo ważną rolę, że tę rolę potwierdziła w roku 1920, broniąc i swojej niepodległości, i wolności dużej części, jeśli nie całego kontynentu europejskiego przed antychrześcijańskim zalewem ze wschodu. Kościół wtedy, przypomnijmy, nie tylko organizował modły, ale bardzo ważne może w pewnym wymiarze, którego historyk nie zmierzy, najważniejsze, ale organizował także pomoc materialną dla wysiłku wojennego w 20. roku i ksiądz kardynał Aleksander Kakowski, jeden z głównych patronów odzyskanej niepodległości w 18 roku jako jeden z trzech regentów, bardzo sympatyzujący z Piłsudskim, z jego ruchem niepodległościowym w tym momencie, Także Kakowski jako arcybiskup warszawski zalecił tutaj szczególne wysiłki księży, by wesprzeć armię. Oddelegował 5% kleru do pójścia do szeregów armii. Tak jak ksiądz Ignacy Skorupka, jak wielu innych księży, którzy walczyli i niektórzy z nich zginęli w tej walce. Z krzyżem, nie z karabinem w ręku, wtedy przeciwko bolszewikom. To doświadczenie pewnego wzniosłego ideału, który został zbudowany w czasach romantycznej kultury polskiej, a w każdym razie uatrakcyjniony geniuszem poetyckich wielkości tamtego czasu. Nurtował także myśl II Rzeczpospolitej pewnymi wątkami mesjanistycznymi czy misjonistycznymi. Przywołuje je dlatego, że one są bardzo ważne dla świadomości młodego karola Wojtyły. Nie wiem nic bezpośrednio i nie znalazłem tego w żadnych opracowaniach, choć tym się oczywiście interesowałem, o kontaktach nastoletniego karola Wojtyły z myślą Jerzego Brauna. Czy Stanisława Piaseckiego, czyli tych, którzy budowali wtedy w latach 30. II Rzeczpospolitej ideę Polski imperium Boga to jest sformułowanie Jerzego Brauna. Czy Polski jako alternatywy dla tego dualizmu zachód materialistyczny wschód komunistyczny? To też Jerzy Braun który mówił, iż na rumowisku doktryn Marksa i Rosenberga ostanie się tylko Chrystus i Polska, Rzym i Polska. Te wizje budowane jeszcze przed wojną, tuż przed wojną, odzwierciedlają na pewno, można powiedzieć, pewien aspekt atmosfery duchowej, jaka oddziaływała na młodego Karola Wojtyłę. Gdzie można znaleźć potwierdzenie tego faktu? Od choćby w dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej, która umarła niemal dokładnie w tym momencie, kiedy Karol Wojtyła przenosi się z Wadowic do Krakowa na studia. To w krakowskich łagiewnikach umiera ta wielka mistyczka, która w swoim dzienniczku zapisuje tę właśnie wielką rolę dla Polski, jako miejsca, z którego wyjdzie iskra Bożego Miłosierdzia na cały świat. W klasztorze krakowskim, Franciszkanów, bywa wciąż jeszcze, przebywający tam dłużej w latach 19-20, ale bywa wciąż jeszcze ojciec Maksymilian Maria Kolbe, które swoje centrum aktywności przenosi tu oczywiście do niepokalanowa. Te dwie postaci ojciec Maksymilian, je, rozmach jego misji, y, sięgający Japonii, y, i siostra Faustyna ze swoim dzienniczkiem pokazują, jak właśnie ta idea szczególnej misji Polski, przeznaczenia Polski jako kraju, który może zmienić dzieje świata, wiąże się z zakorzenieniem polskości w Kościele. Polska dlatego może być wielka, że reprezentuje nie samą siebie tylko, ale może, jeśli stanie się tego godna, reprezentować coś największego, najważniejszego. Idę odnowienia chrześcijaństwa, ideę postawy chrześcijańskiej w coraz mniej chrześcijańskim albo antychrześcijańskim świecie. O tym pisał już sam Karol Wojtyła, to już wiemy na pewno, kiedy spadło na Polskę i na niego osobiście doświadczenie nowej podległości, bardziej brutalnej niż wszelkie poprzednie. 2 listopada Karol Wojtyła zapisuje się na drugi rok, polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak wiadomo, cztery dni później następuje zonderakcja Krakau, aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i koniec nadziei na funkcjonowanie legalnej kultury i nauki i edukacji polskiej pod okupacją niemiecką. Tego samego 2 listopada, kiedy Karol Wojtyła chciał się zapisać na Uniwersytet Jagielloński, pisze do swojego przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka, z którym wkrótce założą podziemny teatr rapsodyczny w Krakowie, pisze takie słowa. 2 listopada 1939 roku. Otóż Polska, widzę ją tak, jak Ty widzisz, ale nie widziałem jej w całej prawdzie dotąd. Nie mogłem wyczuć tej atmosfery idei, która by godnie otoczyć mogła naród Mickiewicza, Słowackiego, Norwida i Wyspiańskiego. Myślę, że wyzwolenie nasze winno być bramą Chrystusową. Myślę o Polsce ateńskiej, ale od Aten całym ogromem chrystianizmu doskonalszej. I o takiej myśleli Wieszczowie, prorocy babilońskiej niewoli. Naród upadł jak Izrael, bo nie poznał ideału mesjańskiego, ideału swojego, który był już podniesiony jak żagiew, ale nie urzeczywistniony. Pozdrawiam Cię imieniem piękna, które jest profilem Bożym, sprawą Chrystusową i sprawą Polski. Tak pisał dziewiętnastoletni Karol Wojtyła tak to czuł, tak to przeżywał. Warto te słowa zacytować, by zrozumieć, w jakiej perspektywie widział potem swoją misję jako młody ksiądz, jako biskup, a w końcu jako papież. Te słowa, te myśli nie zgasły w jego świadomości o tym świadczą jego poezje. O tym świadczą jego najbardziej prywatne zapiski, z których część znamy. I o tym świadczą także te dzieła, o których wiemy, że powstawały w czasie wojny, ale nie dotrwały do naszych czasów. W czasie Wielkiego Postu 40 roku Karol Wojtyła tworzy dramaty Hiop i Jeremiasz. Ten drugi nawiązywał do dziejów Polski, do dziejów klęski w wojnie z Turkami. W 1620 roku, do bitwy cecorskiej, gdzie pojawia się duch Stanisława Żółkiewskiego i księdza Piotra Skargi z wezwaniem do duchowej krucjaty, która ma właśnie podnieść Polskę do tego ideału, który pozwoli jej dźwignąć się z klęski. I pisał wtedy tak młody Karol Wojtyła, o sztuce bo nie był jeszcze pewien swojego powołania kapłańskiego myślał o swojej roli jako pisarza poety może aktora ale pisał wtedy właśnie o tym co znaczy ta rola w polskiej perspektywie jaką on widział nie jest sztuka to jest cytat aby była li tylko prawdą realistyczną albo li tylko zabawą ale nade wszystko jest spojrzeniem w przód i wzwyż jest towarzyszką religii i przewodniczką na drodze ku Bogu. Ma wymiar romantycznej tęczy, od ziemi i serca człowieczego ku nieskończonemu. Otóż Polska rozważywszy powojenną poezję, powojenną w sensie po I wojnie światowej, trzeba by stwierdzić, że w większości była zabawą, czasem li tylko formą, a rzadko duchem narodu tchnęła. A jeśli jakimś w ogóle duchem, to czerwonego sztandaru i łatwego, a jakże nieistotnego humanizmu międzynarodówki, z polskością nie miała nic wspólnego poza językiem. Bardzo twarde słowa o kulturze II Rzeczpospolitej wydaje nam się, że niesprawiedliwe, ale one pokazują temperaturę uczuć, jaka można powiedzieć, ogrzewała tę wizję, najwyższą wizję przeznaczeń polskości w umyśle dwudziestoletniego Karola Wojtyły. On chciał, żeby polska kultura nie była kulturą kabaretów, choćby najbardziej sympatycznych, zabawnych, qui Nie była kulturą zabawnych piosenek Tuwima czy Hemara. Z całym szacunkiem dla ich zdolności, ale żeby była w stanie dźwignąć ten większy ciężar odpowiedzialności za, za misję, jaką widział Mickiewicz, Słowacki, i jaką chciał odnaleźć w XX wieku także Karol Wojtyła. I widział także to. W kulturze II Rzeczpospolitej, co powinniśmy dzisiaj także dostrzec, widział poprzedników Jerzego Urbana, bo byli przecież w dwudziestoleciu tacy. Mogą się słusznie na nich powoływać dzisiejsi kontynuatorzy tych idei walki z Kościołem, walki z zabobonem, z ciemnogrodem, walki o prawo do nieograniczonej aborcji, do zabijania narodzonych. To wszystko było, prawda? Choćby przez niezwykle utalentowanych ludzi, niesione, takich jak Tadeusz Żeleński-Boj, który może nie całkiem przypadkowo wybierze świadomie pełną kolaborację z reżimem sowieckim. Zginął tragicznie potem z rąk niemieckich, a raczej ukraińskich wykonawców niemieckiej zbrodni, ale. To nie zmienia faktu, że tak jak część polskiej inteligencji międzywojennej, wybrał kolaborację z Sowietami nie ze strachu, tylko, ale z sympatii ideowej. To jest też część naszej kultury. Antyklerykalizm, nienawiść do kościoła, wykraczająca poza antyklerykalizm. Antyklerykalizm był zawsze, można tak powiedzieć, od opowieści. E... Krótkiej rozmowy Mikołaja Reja, który wybrał przecież zapewne z powodu rozpowszechnionego wśród szlachty polskiej XVI wieku antyklerykalizmu wyznanie ariańskie. Krótka rozmowa między trzema osobami, panem, wójtem a plebanem, przecież jest, no, można powiedzieć, manifestem wczesnym i bardzo kulturalnym antyklerykalizmu. Tak, jest i taki nurt, który wyradza się w wieku. 18, XIX, XX do form już nienawistnych, form opartych na można powiedzieć szczerej i wzywającej do przemocy nienawiści do kościoła i jego sług. Tak, to też jest część naszej historii. I to widział Karol Wojtyła z perspektywy klęski polski w 1939-40 roku. I z tego chciał Polskę wyzwalać. Wyzwalać ją, próbował poprzez kulturę. Stąd taki, a nie inny dobór repertuaru teatru rapsodycznego podziemnego. Debiut Karola Wojtyły w tym podziemnym teatrze to jest rola w Królu Duchu Słowackiego, gdzie wciela się Karol Wojtyła, nie wiedząc, że będzie niedługo stosunkowo następcą świętego Stanisława, wciela się w postać Bolesława Śmiałego w Rapsodzie o Bolesławie Śmiałym. Króla ducha słowackiego. A ostatni jego występ w Podziemnym Teatrze w 1943 roku to jest rola w Samuelu Zborowskim, też mistycznym dramacie słowackiego o polskiej wolności i o jej niesłychanym, wyjątkowym rozmachu, grożącym nadużyciem. Ta głęboka, można tak powiedzieć, Kotwica zarzucona przez wychowanie, edukację i specyficzny kontekst pokoleniowy, doświadczenie Drugiej Rzeczpospolitej, szkoły Drugiej Rzeczpospolitej, a potem II wojny światowej, podziemnego teatru rapsodycznego. Kotwica trzymająca wizję Karola Wojtyły w najgłębszych i najbardziej wzniosłych jednocześnie pokładach polskiego romantyzmu, polskiej wielkiej kultury. Bohaterskiej, jest mocna i widoczna także w momencie, kiedy wybiera już powołanie kapłańskie. Wybiera przecież jak najbardziej świadomie to najświętsze ze świętych polskich miejsc na miejsce swojej prymicji. To jest krypta świętego Leonarda, a więc w tym maleńkim ciasnym miejscu, gdzie obok jest grób księcia Józefa Poniatowskiego. Tadeusza Kościuszki i Jana III Sobieskiego, a tuż obok za ścianą grób Piłsudskiego, jeszcze 20 metrów dalej groby Słowackiego i Mickiewicza, w tym miejscu wchodzi młody ksiądz, 26-letni ksiądz Karol Wojtyła w 46 roku, 2 listopada, w rolę kapłana, właśnie, w rolę kapłana, który chce łączyć. Duchowe posłannictwo z posłannictwem, można tak powiedzieć, narodowym. I to posłannictwo realizuje przez wychowanie, przez podjęcie tej misji, którą kiedyś realizowali pierwsi księża prowadzający umiejętność czytania i pisania na ziemię polskie tysiąc lat temu i którą realizowali pijarzy Stanisława Konarskiego. Właśnie w kontekście także walki o godność w czasach politycznego terroru, w którym tę godność próbowano nie tylko narodowi, ale każdemu człowiekowi zabrać. Temu służyły jego rozmowy z parafianami na pierwszej parafii, gdzie był wikarym w Niegowici, i organizowanie kółka ministrantów tam, a później już e, praca. W roli wychowawcy młodzieży, młodzieży akademickiej przy parafii Świętego Floriana w Krakowie. Od razu zresztą potwierdzeniem tego, że tak rozumiał swoją misję młodziutki ksiądz Karol Wojtyła, jest uznanie ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Bo już od roku 1949 nazwisko wikarego od Świętego Floriana pojawia się w donosie do Urzędu Bezpieczeństwa. Zwracając uwagę właśnie na te konferencje dla młodzieży akademickiej, młodzież powinna być ateistyczna, młodzież powinna nienawidzieć kleru, młodzież powinna nie wiedzieć, co księża, co Kościół znaczą dla polskości. Urząd Bezpieczeństwa, a zwłaszcza jego departament kierowany przez pułkownik Julię Brystygierową, dzisiejszą mistrzynię twórców filmu. Kler i tych, którzy tworzą wokół niego atmosferę wydarzenia. Urząd Bezpieczeństwa, kierowany inteligentnym niewątpliwie umysłem w tym zakresie, pułkownik Julii Brystygierowej, starał się zapobiec temu, żeby nawiązała się jakaś nić znów więzi, tysiącletniej więzi, przecież. Między Kościołem a narodem, narodem poddanym kolejnej próbie. I dlatego Karol Wojtyła trafia na listę figurantów, czyli obserwowanych, nadzorowanych niejako, e, pilnowanych przez agenturę, przez Urząd Bezpieczeństwa. Ale jednak opatrznościową drogą udaje mu się uzyskać akceptację na Stanowisku biskupa w 58 roku. Młody 38-letni biskup pisze wtedy pierwszy swój list pasterski do diecezjan, w którym w związku z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia w 58 roku tworzy także pewnego rodzaju program duchowy swojego posługiwania biskupiego w Polsce. I warto zacytować fragment z tego listu z 1958 roku, by zrozumieć jego aktualność w roku 2018. Cytuję: Zmaganie się Kościoła z ludzkością i o ludzkość na największy opór napotyka w tym wszystkim, co angażuje człowieka w samo tylko używanie tego świata, jakby w tym zawierała się cała jego szczęśliwość. To jest istota dzisiejszego problemu. Kościół zmaga się z nami, z naszą słabością, w której szukamy realizacji tylko w tym świecie, naszych pożądań. Szukają jej także księża w kościele, bo też są ludźmi. I to właśnie jest zmaganie Kościoła z ludzkością w samym Kościele. Odpowiedź. Tych, którzy tworzą klakę filmu Kler, jest taka, by Kościół porzucił to zmaganie, by potępiony za swoją ludzkość, ludzką słabość, Kościół zrezygnował z próby zmieniania ludzkości, podnoszenia jej poza zwierzęcość. Kontynuuje Karol Wojtyła w 58 roku. Najgruntowniejszym przeciwieństwem Chrystusa i Kościoła w duszy ludzkiej jest jej zaangażowanie i uwikłanie w sobie samym, które też nie widzi nikogo dalej, ateistyczny utylitaryzm, więc i egoizm w różnorakiej postaci. Wolność, pisze biskup Karol Wojtyła w 58 roku, ma służyć miłości. I myślę, że to jest istota służby niepodległości, służby polskości, służby czemuś dużo większemu od niepodległości i polskości razem wziętych. Służby człowieczeństwu. Naszemu. Jaką podjął Karol Wojtyła. Wolność ma służyć miłości, jeżeli jest oderwana od miłości, jeżeli służy tylko używaniu, prowadzi do tego do tej patologii jaką pokazuje właśnie film Kler na przykładzie księży patologii która w przypadku księży ma być potępiona ale kiedy tylko występuje poza tym stanem ma być zaakceptowana ma być przyjęta jako norma jako wzór to jest właśnie wolność bez miłości księża w tym czasie służyli wolności także Bardziej bezpośrednio, prosto rozumiany, jak ksiądz Władysław Gurgacz, jeden z kapelanów żołnierzy wyklętych, stracony w Krakowie, w więzieniu przy ulicy Montelupich w 1949 roku. Czy ksiądz Władysław Findysz, który po więzieniach właśnie w Krakowie i w Rzeszowie umrze umęczony, czy już w czasach Gomułki, w czasach kiedy Karol Wojtyła. Został arcybiskupem krakowskim w 1964 roku. Tacy księża, którzy bezpośrednio walczyli po prostu o polityczną wolność, byli i było ich wielu. Ponad stu w okresie stalinowskim straciło swoje życie w walce o tę wolność. Warto to przypomnieć. Ale także w tej formie walki o wolność bierze bezpośredni udział Karol Wojtyła, jako biskup krakowski. I to w jakże znaczący sposób, kiedy 27 kwietnia 1960 roku staje w obronie mieszkańców Nowej Huty, którzy na rogu ulicy Marksa i Majakowskiego chcieli zbudować pierwszy w Nowej Hucie kościół. I postawili tam krzyż na znak, że powinien być w tej ogromnej dzielnicy, choć jeden kościół. Gomułka już rozpoczął wtedy kolejną fazę walki z klerem, z kościołem i dlatego przeciwko manifestującej ludności zostały rzucone oddziały ZOMO, bo już ZOMO wtedy było. Wciąż ta sprawa jest niewyjaśniona, mówi się o kilku lub kilkunastu ofiarach śmiertelnych, na pewno 500 ponad osób zostało aresztowanych tego dnia. Trzeba się zajść o Krzyż w Nowej Hucie 27 kwietnia 60 roku. I młody biskup krakowski, jeszcze nie w pełni włodarz diecezji, chociaż zarządza diecezją, ale nie jest jeszcze arcybiskupem. Te funkcje pełni arcybiskup Eugeniusz Baziak. Karol Wojtyła angażuje się bezpośrednio w tę walkę o wolność i tożsamość Polską, której symbolem jest Krzyż. I pisze Pozew do sądu. Pozew do sądu przeciwko instytucji, która, państwowej, która odpowiadała za niezgodę na budowę krzyża. Najbardziej oburzeni byli, może to zabrzmi, Dziwnie. Katolicy z tygodnika powszechnego, do którego pisze wtedy młody Karol Wojtyła, Stanisław Stoma, lider polityczny tych katolików, koła znak wtedy istniejącego w Sejmie, potępia Karola Wojtyłę, że to bardzo nierozsądnie przeciwstawiać się tak władzy, prowokować władzę, że trzeba ugodowo, jak z każdą władzą. To jest właśnie ten moment, kiedy Karol Wojtyła jako biskup występuje już otwarcie w walce o wolność polityczną, której częścią jest także wolność wyznania. Wolność wyznania, do którego przywiązana jest większość społeczeństwa polskiego. I to jest część większego obrazu, oczywiście, bo w tym samym czasie podobne wydarzenia mają miejsce w Zielonej Górze, w Przemyślu, w Toruniu, w wielu innych miejscach ta walka o krzyż się zaczyna, i już w niej jest bezpośrednio zaangażowany młody biskup Karol Wojtyła. Ten sam biskup, kiedy przypada setna rocznica powstania styczniowego i liderzy koncesjonowanej przez Gomułkę katolickiej reprezentacji, w więzi przede wszystkim Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wielowiejski, piszą wtedy taki manifest otwarcie na wschód, prawda? Że no jednak przy Rosji stoimy i stać, przy Rosji Sowieckiej, oczywiście i stać powinniśmy. Wtedy odpowiada na to mocnymi słowami prymas Stefan Wyszyński. W, swoim, w swojej homilii ku czci powstania styczniowego, że nie było tak, jak pisał inny przedstawiciel tych właśnie katolików ugodowych, Stanisław Stomma. Nie było bezrozumnym wyrazem antyrosyjskiego szaleństwa, ale było po prostu domaganiem się o wolność naturalną. To prawo naturalne, o którym pisali kiedyś Stanisław ze Skarbimierza i Paweł Włodkowicz. I w to także włącza się Karol Wojtyła. Wmurowuje tablicę kuczci brata Alberta Chmielowskiego, jednego z bohaterów powstania, o którego beatyfikacja, a potem kanonizację skutecznie zabiegał. Najpierw jako biskup, a potem jako papież realizuje tę ideę. Mówił tak Karol Wojtyła w czasie homilii wygłaszanej z tej okazji setnej rocznicy powstania Styczniowego. Wielkie, choć tragiczne, kosztowało wiele ofiar na polach bitew, jeszcze więcej ofiar w kaźniach Syberii, ale było potrzebne. Wszyscy, którzy wówczas, w 1863 roku, zrywali się do walki z potworną przemocą, z nieporównaną przemocą, ci wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, co im grozi. I dlatego ich czyny mają wewnętrzną wielkość, są nacechowane najgłębszą szlachetnością, wskazują na jakąś moc ducha ludzkiego. I równocześnie są zdolne tę moc w innych rodzić. Musimy im wyrazić wdzięczność za tę szlachetność ducha, za tę moc wewnętrzną, na którą się zdobyli, którą tknęli w innych, która po stuleciu jeszcze promieniuje. Prośmy Boga o to, ażeby na ołtarze wyszli konspiratorzy, członkowie ruchu podziemnego, skoro w naszej historii wypadło nam do wolności przez podziemia się przebijać. Prośmy o to, aby wszyscy konspiratorzy, bohaterowie podziemia znaleźli w nich swoich patronów, żeby stali się oni rzecznikami spraw wolności, człowieka i wolności narodów. Więcej powiedzieć w 1963 roku nie było można. Ale jeśli porównuje się, teraz nie czas na to już zmierzam do końca, porównuje się homilię prymasa z 1963 roku i to krótkie przemówienie biskupa Wojtyły z Krakowa. To widać pewną różnicę akcentów, chociaż linia czy, czy jakby kierunek argumentacji jest bardzo podobny, rozumiejący wielkość powstania styczniowego w obu przypadkach. Ale dla prymasa Wyszyńskiego najważniejszy jest ten aspekt patriotyzm i wolność. Karol Wojtyła podkreśla coś, co wiąże się. Z omawianą poprzednią, szczególną rysą jego, szczególnym rysem, przepraszam, jego także kulturowej edukacji, kulturowego profilu. To jest ten rys heroiczno-martyrologiczny. A więc to właśnie świadome podjęcie ryzyka walki o najwyższe cele z ceną jaką za to. Się płaci, wyzwala szczególną moc duchową. Patriotyzm jest takim właśnie, patriotyzm praktyczny, realizowany przez konspiratorów, przez powstańców, jest taką praktyczną szkołą Wielkości Ducha. To podkreślał Karol Wojtyła. I ta szkoła Wielkości Ducha jest potrzebna, jest potrzebna w Polsce lat 60. XX wieku, jest potrzebna człowiekowi, by dźwigał się ze swojej małości w każdych czasach. Dlatego lekcja polskiego patriotyzmu jest tak ważna dla Karola Wojtyły i będzie tak ważna, kiedy zostanie papieżem i jej służył dalej. Jeszcze jako kardynał, przypomnijmy, tu spotykał się w Warszawie latem, Z końcem lata 77 roku z członkami koru. Prymas Wyszyński był bardziej zdystansowany, ale kardynał Wojtyła chciał właśnie tych współczesnych konspiratorów poznać bliżej, zrozumieć do czego dążą, jakie jest ich pojmowanie wolności. I spotkał się w domu Bogdana Cywińskiego tu w Warszawie z Jackiem Kuroniem, z Antonim Macierewiczem, Piotrem Naimskim. I ta bliskość między przedstawicielem Kościoła, najwyższym w hierarchii obok Prymasa, arcybiskupem krakowskim, kardynałem, a konspiratorami drugiej połowy lat 70., świadczyła o tej niezerwanej więzi Kościoła z. Niewyczerpanym źródłem polskiego dążenia do wolności. Nawet jeśli to źródło nie zawsze, nie w każdym przypadku wiązało się bezpośrednio z chrześcijaństwem, to jakaś ta droga wspólna wydawała się oczywista dla przynajmniej części obu stron tego spotkania: na pewno dla Bogdana Cywińskiego, na pewno dla Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskiego i na pewno dla Karola Wojtyły. Ale przecież tą drogą szli wtedy także razem. Z Jackiem Kuroniem. To wydawało się wtedy jemu oczywiste i Karolowi Wojtyle oczywiste, że wolność, której celem jest miłość, miłość do własnej ojczyzny, jest dążeniem, które Kościół wspiera. Nikt wtedy nie mógłby pojąć w roku 77 tego, o co chodzi w filmie Kler, inaczej niż jako. Propagandy, którą wymyślił wtedy jeszcze może nie aż tak znany Jerzy Urban. Propagandy, w której nie da się znaleźć prawdy, w której można zobaczyć tylko wykrzywiony, maksymalnie wykrzywiony i niesprawiedliwy obraz, który ma właśnie zdusić pamięć o prawdziwej roli Kościoła w polskim narodzie. Oczywiście, po wyborze Jana Pawła II na stolicę Piotrową, po tym, co nie wymaga tutaj przypomnienia, bo to wszyscy Państwo wiecie, dlatego nie koncentruję się w ogóle na tych w pewnym sensie najważniejszych wydarzeniach. Przeżycie przez nas, którzy wtedy już byliśmy na świecie, momentu wyboru Jana Pawła II jako święta duchowego, podnoszącego nas i podnoszącego naszą sprawę, sprawę polskiej ojczyzny, polskiej niepodległości. Niewątpliwie to był najważniejszy moment na drodze Polski do niepodległości. To i bezpośredni skutek tego wyboru, czyli pierwsza pielgrzymka, 79 rok, słowa wypowiedziane tu w Warszawie: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Słowa wypowiedziane w Gnieźnie, mówiące o misji Polski wobec całego świata słowiańskiego, bo temu była poświęcona homilia w Gnieźnie, do Czechów, także obecnych w czasie tego spotkania na Lechowym Polu. W Poznaniu, do wszystkich mieszkańców, można powiedzieć, Europy Wschodniej, żyjącej w systemie komunistycznym, tak jak rok później, czy właściwie dwa lata później, sformułuje to przesłanie Solidarności, pierwszego zjazdu Solidarności w Hali Oliwii. I ten moment bierzmowania polskich dziejów na błoniach krakowskich 10 czerwca. 1979 roku, gdzie cała jakby historia Polski została wzięta w syntetyczne ramy przez Jana Pawła II jako zadanie, jako obowiązek dla współczesnych Polaków. I potem solidarność, która bez błogosławieństwa i bez inspiracji. Jana Pawła II wszyscy to wiemy, przecież nie mogłaby powstać w takim kształcie, w jakim powstała. Potem kolejne pielgrzymki 83 rok spotkanie z Barbarą Sadowską tutaj u Kapucynów na Miodowej. To przeżywanie dwusetnej przepraszam trzechsetnej rocznicy zwycięstwa wiedeńskiego, które miało podbudować nas, że jeszcze raz możemy wygrać, wygrać tę walkę o chrześcijańskie oblicze najpierw Naszej części Europy. I kolejna pielgrzymka z roku 1987, w której pamiętamy przede wszystkim przemówienie z Westerplatte. Tak strasznie zafałszowane w ostatnim czasie, zredukowane jakby do wezwania do walki o konstytucję Cimoszewicza i Kwaśniewskiego. W interpretacji, jakiej dokonał Donald Tusk. Ale bardzo zachęcam do przeczytania w całości tej homilii, nie będę jej teraz cytował, do przeczytania tego wezwania do dania świadectwa znajomości własnej historii, bo od tego się zaczyna ta homilia, że potrzebni są ludzie, którzy znają własną historię, historię swojego narodu. Jeśli będziemy ją znali. Wtedy nie przyjmiemy tego kłamstwa, do jakiego usiłuje się zredukować Kościół jako wroga wolności, jako wroga przyzwoitości, jako wroga polskości. Bo to jest oczywiście lekcja jaskrawo nieprawdziwa. Ale że taka lekcja jest możliwa, że kłamstwo może wygrywać z prawdą. Przekonał się Jan Paweł II w czasie swojej kolejnej pielgrzymki w 1991 roku. To była jego najbardziej dramatyczna pielgrzymka do Polski. Pamiętamy z niej z kolei najmocniej chyba słowa wypowiedziane podniesionym głosem, krzykiem właściwie, na lotnisku w Masłowie pod Kielcami, kiedy na tle piorunów bijących wtedy, bo burza trwała, papież jak prorok. Krytykował własny naród, że ten odwrócił się od chrześcijaństwa, od miłości, zachłyśnięty tą wolnością używania, wolnością, w której nie ma miłości na końcu, ale jest tylko egoizm najbardziej krótkowzroczny. To było przemówienie, oczywiście, poświęcone obronie prawa do życia najsłabszych, czyli nienarodzonych. Ale było także spotkanie z intelektualistami, w którym papież mówił tu w Warszawie o nadużywaniu wolności słowa. Jakże dzisiaj aktualne, jakże wielu uczestników tamtego spotkania dzisiaj tak dramatycznie nadużywa wolności słowa, bo są wciąż wśród nas ci, którzy byli wtedy na spotkaniu z Janem Pawłem w Warszawie. I Część z nich wystąpiła z Kościoła, część z nich tworzy film Kler. Część z nich z otwartą nienawiścią mówi dzisiaj o Kościele, zamazując prawdę o miejscu Kościoła, o jego misji i o miejscu, które zaskarbił sobie przecież w naszych sercach, w naszych sumieniach, w naszej pamięci i w naszym realnym doświadczeniu. Jan Paweł II jako strażnik polskiej niepodległości. My tego miejsca nie możemy zapomnieć, nie możemy zdradzić testamentu Jana Pawła II. Dziękuję Państwu bardzo.